Wiemy, kto podejmie się aktualizacji projektu przebudowy Urani. Po dwóch unieważnionych przetargach urzędnicy z olsztyńskiego magistratu wyłonili wykonawcę, który zobowiązał się do dostosowania projektu modernizacji hali do obecnych przepisów. Przypomnijmy, że pierwotny plan przebudowy obiektu powstał w 2016 roku. Od tego czasu standardy nieco się zmieniły. Z tego względu powstała potrzeba aktualizacji całej koncepcji. Za to zadanie będzie odpowiedzialna olsztyńska firma Urban Architect, która jest autorem początkowego projektu przebudowy i rozbudowy hali Urania. Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w 5 etapach. Pierwszy to aktualizacja projektu budowlanego, drugi – złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, trzeci – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz m.in. opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych. Czwarty etap to udzielenie zamawiającemu merytorycznego wsparcia podczas przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych. Ostatni etap zakłada sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tychże robót. Koszt całej inwestycji to blisko 190 milionów złotych.